sobą się brzydzę, kurwa, jak sobie o tych wszystkich jego laskach, kurwa, pomyślę. Że robię to po prostu, bo muszę, kurwa, że to jest przykre dla mnie, bo on mi na przykład to cytował. Ja byłam przekonana, że mam podsłuch w telefonie, a to się okazało po prostu, że mi ktoś strzelał, kurwa, z bliskich osób. Nie, ale to nie chodzi o to, ja nie wiem, na co ty czekasz, kurwa, nie, no, ja nie wiem, czemu ty masz problem, jak ty u matki mieszkasz. No bo ja ty nie możesz czekać, kurwa, jego czas... Ale ja nie mam dowodów, kurwa, on się wszystkiego wyprzą, moje droższego prawnika wyjmie, a ja ale to nie wynajmie, moja matka będzie musiała pożyczkę brać, kurwa, na prawnika, bo przecież my nie mamy tyle kasy. Ja wiem, jakby to szło rozwiązanie, tylko że to wtedy na światło dzienne wyjdzie na YouTubie, nie? Bo jak ktoś takiego live'a jebła, nie? Z donatami, to jeszcze ludzie by ci pomogli go ujebać, nie? Ja to nie może tak być, rozwiązane, musi być no, tylko, że, bo wiesz, mniejsza o te nudesy, nie? Że on udostępnił, bo nudesy ludzie poglądają i kurwa tam zapomną, nie? Ale... Tylko wiesz, no nie widzi mi się kurwa, rozejdzie się po kościół. Tysięcy oglądało to. No ale samo kurwa. To, że byłaś takim człowiekiem, to już i tak większość osób publicznie już cię w pewien sposób widzi. To nawet już nie chodzi o te nudesy, tylko już samo to, że z nim byłaś. A wiesz, teraz on ma coraz gorszą opinię, nie? Od ostatnich paru lat. No, więc jeszcze teraz go Magical jedzie. Jemu kanał już powoli zdycha, to opinią, jest... Opinią publiczną aż tak się nie przejmuj, ty masz, sama powiedziałeś, ty masz dzieci i tak dalej. Kurwa, no pod tym kątem patrz bardziej, nie? To no patrz, ale to chciałam coś zrobić, tylko nie wiem, czego zacząć, ja nie mam dowodów. No to on się... To... On się ale to nie, ja też nie, ja nie mam też takich dowodów, żebym mógł z tym iść do sądu i wiesz, bo te dowody nie są tak naprawdę prawne, kurwa, te nagrania. To nie chodzi o to. To jest słowo przeciwko słowu teraz w tym momencie i ty musisz iść i ty jesteś, powiedzmy, że ty jesteś w tej lepszej sytuacji, że ty jesteś matka dziecka, ty możesz cały czas się upierać, że ty się boisz o dziecko. I masz krycie w chuj. I to straszne. Zdajesz sobie sprawę, że on nie ruszy cię, on cię zastrasza. No ja wiem, ale jego rodzina cała, kurwa. Ale przecież... jaka rodzina? Masz w dupie rodzinę. Co ten ma, tata i mama i tam... No, jego ojciec mogą. Był przy tym, jak mi komputer zepsuł. Serio? Ja razy płakałam, on, że oj, tam to tylko komputer, to tylko sprzęt. Jezu, nie przeżywaj tego. A jak się wyprowadziłam i wspomniałam o tym, to on przez telefon... Co ty gadasz? Nic ci nie zniszczył. Dziewczyno, wymyślasz bajki, masz dwa światy, musisz się leczyć, kurwa. Jeśli groził czy coś takiego, to masz jakoś to w jakimś właśnie, nie wiem, przez telefon, czy nie wiem, przez Face'a, coś, jakieś dowody, czy... Ale to stare, przecież jak ona pójdzie, ale stary, jak ona pójdzie na pałę, że się boi, to policja ją pokieruje, bo normalnie jej dają telefon, żeby dzwoniła do niego, podsłuch założą i będą nagrywać, kurwa. Ale on mi zablokował, na Face'ie telefon, wszystko. Maria, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że nawet jakby teraz, jakiś czas temu by rozmawiali, wszystkie ISP i wszystkie te sieci telekomunikacyjne mają obowiązek do 5 lat przechowywać dane. W celu właśnie dowodów i tak dalej. Tak. No. Oni mogą mu udowodnić to, co on do ciebie gadał przez telefon. Jeżeli to było przez telefon, tak? No, nie ważne przez... No, Boże, ale jest to kurwa. Mówiony, no. Dużo, jeszcze ja mu się dałam namówić, bo on... Zgrywał, że mu zależy, że on chce się godzić i wróciłam po tym wszystkim. Żałuję, kurwa. Ja pierdolę, nie. No, kurwa, nefa, żebym miał tak konkretnie to w dupie, to ja dzisiaj jadę z tą kurwą, nie? Ale nie możemy tego tak rozwiązać, bo to bardziej zależy o twoje dobro, nefa, niż o tutaj... Ty musisz iść na pałę. Nic nie zrobisz, musisz iść na pałę, to jest podstawa. To tak, nie masz na co czekać, bo czym będziesz dłużej czekać, tym on, wiesz... Tym gorzej. Pozostawia zaciera ślady maksymalnie, jak się tak. Da. Ale nie pozostawia. Wymieniać w komputerze. Wiadomo, nie, wjadą mu na chatę, kurwa, zabiorą mu sprzęt. I to nie ma tak, że mu oddadzą za tydzień. Dopiero aż, kurwa, policja będzie miała czas, sprawdzi... się sprawa rozwiąże, tak. Tak, aż się sprawa nie rozwiąże, zostanie bez niczego. Nawet nie będzie miał czego nagrywać, kurwa, będzie musiał nowy komp kupić. Tak, bo wszystko rekwirują. No nieważne, ale wszystko to nie ważne, że zacznie znowu nagrywać. Boże, mojego dysku nie ma u niego w domu, musi być u jego rodziców. Nieważne, a co ty myślisz, że policja u niego w domu... Jeżeli powiesz, że on odniósł dysk tak, rodziców, że do rodziców, to policja rodziców ma prawo jadą, i musi wjechać i tam na chatę, bo... To wiesz, jeszcze to powiesz, że on po prostu urząd skarbowy oszukuje, kurwa, że na przykład podaje, że nielegalnie dochody ma, kurwa, tak samo. To wszystko, jak go dojadą, to na pełnej linii. I ty będziesz miał z tego kasę, bo on będzie musiał ci płacić za to. Ja jeszcze będziesz musiał oczy... Ja sobie dzieci dał po prostu, kurwa, bo nie daj rady. Cześć to, kurwa, no nie mogę, nie. Nie aż mi serce boli, nie? Aż, kurwa... To jest patola. Normalna patola. A to dupina, kurwa, totalnie, po prostu... Półtora miesiąca temu wyzywał mnie oczywiście, ja mówiłam przez telefon, że jestem w ciąży i że chociażby dlatego, że jestem matką jego dziecka i drugiego przyszłego w drodze, że powinien chociaż powstrzymać się i nie rzucać mi takich fancy komentarzy, to on na to, że
Jaka w ciąży, jesteś psem, jesteś śmieciem, jesteś kurwa tym, co mi z mordy wypadło, jesteś moim tworem. A ty, ale jesteś ścierdą, no, to kurwa typowa, ale jesteś gównem, kurwa, pluję na ciebie, kurwa. Kobieta, kurwa, nie dodawaj sobie, kurwa. Jebana amebą, słowa, ty boto. Takie rzeczy mówił przez telefon. No tak przez telefon takie rzeczy mówił. No to już to masz, to już jest. To idziesz na pewno. Ja nie wiem dlaczego. Na co ty czekasz? Czekaj, Mario, to było na terenie Polski, tak? Ty żeś z nim pogadała? Po czym on później powiedział, czy tam napisał, już nie pamiętam, że moje rzeczy spakował i wysyła kurierem i busem, że dzisiaj masz być w domu o 20, jak nie to kurwa będziesz zbierała te ścierwa śmieci przed domu. No to słuchaj, no to przecież jego, ale on, jego rodzice, ale on mi nic nie przysłał. Słuchaj, jego rodzice mogą się zaczekać, poczekaj, tak poczekaj. Było i tak dalej, a jak są takie dumy, coś takiego gadał, to musisz też to powiedzieć i oni do tego się dokopią, bo oni muszą do tej... Ale to jest rodzina Patoli. ...dociec i normalnie wyciągają od nich te nagrania. Tak, ale i on nic nie przysłał. A co ta matka, a co ta matka od tego i samo? Ona też taka pamięta? Wszyscy tam są psychiczni, ale on mi nic nie przysłał, nie było moich rzeczy. Ja nie miałam dosłownie, no kurwa, miałam... Jak był IEM, ja wyjechałam na weekend z Natalką i chciałam wrócić, ale już nie wróciłam potem, więc miała Natalka 4 ubranka na zmianę, a ja 2, więc nie miałam czym chodzić przez miesiąc, kurwa. Więc w końcu tam chciałam zadzwonić do niego, ale mi zablokował wszędzie, więc pojechałam z matką po rzeczy, weszłyśmy, on spał, więc zaczęłam się pakować, on się po chwili obudził i się pyta, co tu robię, to mówię, że pakuję moje rzeczy, bo się wprowadzam, skoro tak chciałam. Dobrze, dobrze, okej. Okay. No jeszcze to weź, jeszcze to, jeszcze weź mi te gówna z oczu, to zabieraj, to twoje kurwa, tego nie chcę widzieć, szybciej, no już ci starczy, no już tego nie bierz, wolę to spalić, bo na chuj masz mieć, kurwa, jak to za moje. Po czym zaczął mi dogryzać, kurwa, jak to jest być nikim, jak to jest być gównem, mieszkaj ze mną jak księżniczka, teraz będziesz wpierdalała ze śmietnika. Znam jak to jest być gównem? Fajnie, kurwa, jesteś ścierwem, jesteś, kurwa, śmieciem, którego wyrzucam ja do kosza. Ja pierdolę, nie. Przy mojej matce, jak potem to mówisz, to ja słyszę w tym głos i samo. No, potem zaczął drzeć mordę, że on wypierdalać, zrobił awanturę, walił pięściami w ścianie, jego starzy przyszli, kurwa. Po czym jego ojciec nam pomógł znosić rzeczy do samochodu. Jak wróciłam do domu, zadzwonił, że on wyszedł na policję, wtargnięcie, złamanie i kradzież. Ile no, połamałam się do domu, że okradłam go, że pokradłam mu biżuterię, pieniądze, co jest gówno, prawda, kurwa. Bo po prostu widziałam rzeczy moje i dziecka i on, kurwa, patrzy, jak ja te rzeczy biorę. Pokój by to zgłosił, no ale co zgłosił? Ciężarna, kurwa, przyszła do mnie do domu wziąć rzeczy swoje dziecka, odłamanie, kurwa? Nawet no nic zgłosił, nie zgłosił. No to czekam, kurwa, na pismo z policji, kurwa. Nie zgłosił, już by dawno się do ciebie zgłosili, jeżeli coś takiego... No to bezczelnie, z jego ojciec on też po prostu cię straszy. Że to jest najście na posesję, że on musi to na policję zgłosić, że ja wzięłam rzeczy nie swoje, że ja nie byłam tam zameldowana, a jeżeli miałam prawa tam chodzić. Tylko chuj, że 4 lata, kurwa, z nim żyłam i mieszkałam. Masakra. Nie, no naprawdę, musisz to zgłosić jak najszybciej na policję, z wszystkim to, co tutaj mówisz. Czyli, że dzwonił do ciebie i to wszystko było przez telefon, oni wtedy wyciągną dowody na to, tak, więc... A to jest... Problem, w ogóle nie chciał mi w usta, kurwa, oddać dziecko. Napij mu to, kurwa, i tak łóżeczka nie wzięłam, bo nie miałam już miejsca. Prosiłam, żebym wysłali kurierem, to oni, że nie, kurwa. Że nic nie dostanę, że nie dostanę, bo nie, bo to jest dziecko. I dziecko tam będzie spać, będą co tydzień ją brali do siebie. Ja wiem, jak go załatwić, nie? Ale kurwa, ty musisz napisać na pałę. Podstawa załatwić. No bo ja chciałam Polubowi jakoś to załatwić, ale nie da się, on mnie poblokował, a jego rodzice są pierdolnięci po prostu. Pierdolnięci, oni mnie... Ale oni mi wmawiają, że ja sobie wszystko wymyśliłam. Mówią, wcale cię nie wzywał. Ale masz, bo ja mam fantazję, ale sobie nawet myślałaś. Wcale tak nie było. Ale dlaczego? Nie słuchaj ludzi innych. Ale ja wiem, kurwa, że tak było, tylko oni próbują przez telefon mówić, że tak nie jest, bo ja nie wiem, może oni nagrywają to. Ale oni cię mogą, kurwa, w dupę podać, z nimi nie rozmawiać. Albo, kurwa, jeszcze jego ojciec mi wyskakuje z tekstem, jak ja dzwoniłam tam w sprawie tych rzeczy, on mi wyskakuje z tekstem, że ty musisz się leczyć, ty nie nadajesz się do opieki nad dzieckiem, bo ty pijesz, ty bierzesz narkotyki. Ja pamiętam, jak leżałaś nieprzytomna na podłodze. Ja mówię, kiedy nie gadaj, ja byłam... Nie gadaj z nimi, bo oni to prowokują. No dlatego nie gadam, bo oni są pierdolnięci, kurwa. Oni wszystko on próbuje ci dziecko zabrać z czaisz, on mówił to, ale on to mówił przez telefon. Udowodni ci w sądzie, że jesteś chora psychicznie, zabiorę ci dziecko, bo mogę. Nie, nie może. Zabiorę ci dziecko, bo mogę. Nagrania, no, bo to muszą przechowywać wszystkie rozmowy.
tyle. Dokładnie. Tylko mówię, o Jezus, to jest niemożliwe. Nie chwal się, że idziesz na policję z tym, bo... Oczywiście, że nie. Znowu się okaże, tak jak mówisz, że ktoś, nie wiem, będzie przekupny czy coś, czy się sfrajerzy i sam coś powie. Nieważne, po prostu od razu idziesz. Jak dla mnie, to nawet własnej matce po prostu idzie od razu na pałę z tym. Nie no, moja mama wie wszystko. Nie no, mama to wiadomo, to mamie możesz powiedzieć. No ja tak sobie powiedziałem, żeby wzmocnić wypowiedź, ale serio. Nawet, mówię, nawet nie mów o samych tych, możesz też dodać jako szantaż, tak? Halo, a jeszcze ale jedna rzecz. Wszystkim o dzieciach powiem. Jeszcze jedna rzecz, nawet jak ty założysz sprawę, tak? Bo nie musisz płacić przed założeniem sprawy. Ty zakładasz sprawę, ale jeżeli udowodnią mu winę, to on płaci za tą sprawę. Dokładnie. Nawet tym nie przejmuj. Wygrane, ale ty masz wygrane na starcie, kurwa, wiesz o tym? Tak. Na starcie. Ja nie będę mógł. A tak naprawdę? A tak, ale ta nie musisz, ty idziesz normalnie, dostaniesz z urzędu, kurwa, tylko chodzi o to, że każdy się podejmie tego, każdy dobry prawnik podejdzie się tego, bo go wydoi jak krowę, kurwa. No, jeszcze weźmie swój procent za to. Jak pójdziesz przedstawić do biura prawnego, pamiętaj, pierwsza porada prawna jest za darmo. Zawsze. Na całym świecie. Ale on zrobi to samo co z Magdą, kurwa. Ja się go pytałam przez telefon, mówię co, jak złoży pozew, to do sądu przyjdziesz samochodem mamy albo taty jakimś starym najgorszym, zakryjesz tatuaże, zdejmiesz biżuterię, zdejmiesz zegarek za 30 tysięcy. No oczywiście, kurwa, że tak, oczywiście, że tak. Przecież ja będę najbiedniejszym ojcem w Polsce w tym sądzie, kurwa. Nic mi nie udało, niż by się śmiał. Publiczna, przecież wszyscy wiedzą, jak to wygląda. Przecież nie, wszyscy nie. Wiedzą, jaki on hajs, jak on się chwali hajsem. Ale on mówi, że nie, że ja jestem reklamą ojca, jestem twarzą jego firmy, nic mi nie udowodni, wszystko jest na ojca. Wszystko mam na ojca teraz. Bo mam dłuższego czasu tak udowodni, to tata będzie płacił za niego, kurwa. Tyle w temacie. Leja ma na ojca, Teryflinki ma na ojca, wszystko ma trafić na ojca. Pierdolony skurwiel. A tu on widać, że się wodzi betą za takie pieniądze. Ale on mówi, że to jest no jego proszę. Tata, bo to jest na tatę. Na tatę i na matkę mam do samochodu. On wszędzie pisze, że to mój, że moje BMW, moje rowe, moja modelka. Ale on powie w sądzie, że taki wizerunek mój artystyczny, że kreuje się na bogatego, że to jest mój samochód tylko tatą. Tak nie, słuchaj, to co on ci wymawia jakieś bzdury, kurwa. Próbuję to szczerze, on ci próbuje mówić, że każdy sędzia w polskim, kurwa, sądownictwie jest debilem, kurwa, i mu w to uwierzy, kurwa. A tak nie jest, uwierz mi, sędzia jest sędziowa. Normalnie idzie na pałę, bierze sobie prawnika, jakiegokolwiek, kurwa, każdy prawnik poczuje pieniądze i go wydoi. Rozumiesz? Kurwa, biedny zostanie po tym wszystkim i to jest kurwa. Kurwa, w sprawie alimenty bierze się zapotrzebowania dziecka, to jeden, a dwa możliwości zarobkowe rodziców. Tak. No tak. Ale ty mu przedstawisz, bo mu udowodnisz, kurwa, oszustwa podatkowe, udowodnicie mu wszystko. Ty jesteś w stanie mu udowodnić wszystko. Nie wiem, czy on se zdaje, co on dlatego cię próbuje zastraszyć, bo on wie, że go możesz udupić, kurwa. Masz na niego takie dowody, znaczy dowody, za dużo wiesz po prostu. No dużo wiem, ale on też mówił, że... Ty wiesz, gdzie mają iść, żeby znaleźć coś, kurwa, po prostu. Nic nie zrobisz, chcesz niszczyć dzieciom no, przyszłość, żeby dzieci nic nie miały. Jak ja stracę, to dzieci też stracą, nic dzieci nie będą miały. Teraz też słuchaj, nie mają, debila, więc... Słuchaj debila, kurwa, szczura z internetu. Jeżeli on ci teraz nie daje praktycznie żadnych pieniędzy, nic, żadnych, kurwa, tak? Nic. No to czym on się straszy, że dzieci nic nie będą miały, proszę cię. Kurwa, to było na jego korzyść, jakbym szalał na konto na Natalkę, to miałby w sądzie dowód, że jednak się interesował, a on w dupie. Jeszcze jak byłam z Natalką w ciąży, to on w kłótniach, żeby mi dopiec, śmiał się, że to nie jego dziecko, że jestem kurwą, że się puściłam. Oczywiście Natalka się urodziła, no to jego. To szczerze... Ale wiesz, że to w samochodzie stanie, wiesz, że nawet za badania może być. Fajnie, że w ciąży jesteś, to będziesz miała duże cycki i będę miał się czym bawić. No, takie proste ciąży. Po czym się wyprowadziłam i zaczęło do mnie dzwonić, że się puściłam, że on wie, z kim się puściłam, że on ma zdjęcia, żeby się przyznała, żebym powiedziała, że tak. Nawet kiedy, kurwa, z tobą mieszkałam? Jezus, ale mnie ciśnienie rośnie, nie? No to ogóle miała świetny kanał na YouTubie. I... Jeżeli jak wrzucałaś filmy, no tak wiesz, jak to się mówi? Tak nie mogłam nagrywać tego, co chcę. To nie mogłam, tylko musiałam robić to, co on mi każe, kurwa. A miałaś taką fajną serię kiedyś, oglądałem fajnie i ludzie to lubieli i też miałeś dużo wyświetleń. Twój kanał rósł w oczach, a później nagle stanął. I kurczę, to było zdziwienie, bo ostatni film aż 9 miesięcy temu wrzucony, no. To...
No to stanęłaś, kurwa, no bo nie miałam komputera po prostu, żeby nagrywać. A i tak miałam duże przerwy. Poza przerwą, jak urodziłam na targę i faktycznie nią się zajmowałam, to wtedy, kiedy miałam przerwę, ja po prostu... Ja nie byłam w stanie nagrywać, no jak ja mogłam się nagrywać, jak on non-stop się pasł na mną, dar mordę, miałam zależana iść nagrywać. Albo jak nagrywałam z replika nawet. Zarobiłam 5 tysięcy w miesiąc, to on, że mam zmienić, że mam nie nagrywać z tego. I mówił, przejmuję tą kampanię, kurwa, żebyś ani grosza z tego nie miała. Nitro, nagrywaj z tego, żeby ona nie miała za łatwo. Niech ma trudniej, niech sobie bierze inną grę. No debilkę, debil. On jest debil. Jak regularny debil, kurwa. No wiesz, zanim zajebie ci tą kampanię, nie będziesz mi zarabiać. Wiesz dlaczego? Bo mogę. No co za debil. Nie, zawsze, bo mogę, bo mnie stać, kurwa, i chuj. Ja pierdolę, nie. Ja miałam propozycję, ja kurwa. Ja ci dam Billy, a on zawsze, że odmów. 3000 za mało, nie możesz tego brać, bo na mojej mordzie chcą mi się wybić, nie możesz tego brać. Nie, słuchaj. Przez niego żadnych Billy, kurwa, nie. Ja ci powiem co. Ja poczekam, ty idź na pały. Jak będziesz już, jak pójdziesz na pały, tak? I już będziesz pewna, że mu zabrali dowody z chaty, że wjebali mu na chatę, że pozbierali dowody, ty na pewno o tym będziesz wiedzieć. Po prostu mi przyjdź, powiedz, że ja mam furtkę otwartą. I wtedy ja mu pokażę od drugiej strony medalu. Bo jak ja teraz się wypierdolę, to ja tobie zaszkodzę, kurwa. No, dlatego nic nie robię, no. No, dlatego ty rób, kurwa. Ja nie mogę nic zrobić, bo dopóki ty nic zrobisz. Dokładnie. Tutaj TeamSpeak dla ciebie jest otwarty, nie? Ja myślałem, że to ktoś wała kręci, teraz że dupa przechodzi, spokojnie, kurwa. Ekipa tu, jest tak kurwa, zgrana, że... No to jebiemy i samo w dzień, kurwa. Codziennie tak i samo jest wyzwanie. No, kurwa mnie, że on jest taki arogancki, on kurwa ludzi traktuje przedmiotowo, kurwa. To do celu po trupach. Nie. Ale nie, potwierdzi, że taki nie jest przecież. On taki przecież jest, kurwa, jest dokładnie. Matka Teresa z Kalkuty, kurwa. Dokładnie, kurwa, taki jest. Po co? Bo płaci na fundacje charytatywne? Kiedy, kurwa, płaci? Jak mu się pali pod dupą, to nagle płaci i to udostępnia, żeby odwrócić uwagę. To zawsze tak robi. Przecież teraz też. Kotwicza stream udostępnił, jak co, jak zaczęło mu się groza robić, kurwa. Jak to się zaczęło robić? Z Danielem. No zaczęłaś ta drama, coś tam, to on zaraz no co? Przecież Magical już do mnie pisał o nagrania. Kurwa, no po prostu mi chuj strzela. Że ta kurwa sobie może żyć w pokoju, kurwa, ja nie mogę spać przez tego śmiecia. Idź na pały. Naprawdę, jutro po prostu wstajesz rano zdeterminowana, gonisz bezpośrednio na komisariat, zgłaszasz wszystko. Bierzesz matkę, idziesz. To wszystko, co nam teraz powiedziałaś, mówisz. Jeszcze i nawet jeszcze więcej, co masz? Jeszcze więcej, bo pewnie nie wszystko możesz też nam powiedzieć, nie? Mówisz po prostu. No, może wszystko, już teraz już się nic nie trzyma. I musisz też zaznaczyć, że się boisz, że nie chcesz. Popatrz się przy nich, to będzie jeszcze dokładniej, jeszcze lepiej. Powiedz, że boisz się o swoje życie nawet, że on jest agresywny. Coś się stało złego i tak dalej. Ja nie wiem, co on może zrobić. Przecież we wrześniu, jak on mi ten komputer rozwalił, wielka awantura była na całe siedle, chyba wszyscy to słyszeli. Po 3 dniach nie odzywania się do siebie, on przyszedł do sypialni, jak ja płakałam i suko, zajebie cię w nocy, kurwa, bo nie mogę na ciebie patrzeć, kurwa. Zakurwię cię, kurwa, podeżnę ci, kurwa, gardło, nie zasypiaj lepiej, kurwa, bo przyjdę. Zadzwoniłam wtedy do matki, chociaż prosiłam, żeby nie przyjeżdżała, to przyjechali do mnie w nocy, więc Natalką na rękach wyszłam po prostu, jak on był wpatrzony w monitor, bo grał i nawet nie zauważył tego. Potem oczywiście się... To za debil! On się potem dowiedział, że wyszłam, więc wyjechał samochodem z domu i zgrywał takiego opanowanego, grzecznego, no dobry wieczór, no co się stało i w ogóle... I że chce z Amelką porozmawiać, to mówiła moja rodzina, że ona nie wyjdzie do ciebie, bo ona się boi. Ona siedzi w samochodzie i nie wyjdzie. A no dobrze, to 2 tygodnie przerwy zrobimy. No dobrze, to ja jadę. I do widzenia. Wsiadł w samochód i rozpierdolił na drzewie. Z bezsilności, że nie może kurwa nic zrobić. Dobra, powiedz mi konkretnie, kiedy idziesz na te pały? W tym tygodniu chcieliśmy, jak najszybciej. Jak najszybciej. Nie w tym tygodniu, tylko jutro. Jutro, od razu, tak? Od razu, bo to z tydzień jeszcze zejdzie, bo zanim oni uzyskają nakaz, to jeszcze minie kurwa z tydzień. No. Tylko no oni muszą uzyskać dwa nakazy do rodziców na HD. Jak pójdziesz od razu na tą policję, to jeszcze... Wszystko mówisz, wszystko wypierdalasz od razu. A potem wszystko. Naprawdę nie mów nikomu innemu tego, co teraz nam. Nikomu. Nieważne, czy nikomu już nie mów. Twoim kumplem od 10 lat, nie mówisz nic po prostu. Nic. Bo są ludzie, którzy po prostu sprzedają się i samo. Wiesz o co chodzi? Koniec. Ja mu się w życiu nie sprzedam. Ja życzę i samo śmierć, tak więc spokojnie.
Nie, nie tego, co? Tylko po prostu ja bym chciała, żeby on się poczuł tak jak ludzie. Kurwa. Nie, on się nie poczuje. Wiesz mi, on się nigdy nie poczuł. Pamiętaj, że jesteś druga żona jego i też się nie poczuł, kurwa. Za drugim wyłączy się na błędach. On ją, kurwa, nie, ja nie wiem, którą, nie wiem, chyba nas na równi tak samo chujowo traktował. Też ją zdradzał i nie tylko, kurwa, ze mną, kurwa, ze wszystkimi. No raczej. Ona teraz mówi, człowiek że... nie ma żadnych skrupułów. Ona mówi, że nawet gdyby 10 milionów, który zapłacił, nikt nie chciałby być z takim ścierwem jak on. Przecież jak on jeszcze był z Magdą, nie? To jeszcze się chwalił tym, jak wtedy jechał do ciebie, że tobie, kurwa, kupił bransoletkę za tysiaka, a jej kupił, kurwa, za stówę. Nic mi nie kupił, kurwa. Albo nic, no, ale twierdził, że jej też coś... Nic. On zawsze jej kupował po powrocie ode mnie i kupował złoto, żeby się nie denerwowała i żeby nie wypytywała. Aha. On mi to mówił i ona też mi to potwierdziła później. Mówiła... A wiesz, a ty jeszcze możesz się zgadać z Magdą, masz Magdę za świadka. Ona mówiła, że jak już zaczęłam, ona już sobie w ogóle ułożyła życie nowego narzeczonego, ona mi mówiła, pamiętaj, zawsze jak ci kupi coś drogiego, to znaczy, że coś na boku zrobił. Bo tak robił ze mną, tak będzie robił z tobą. No tak. No. Ten człowiek, kurwa, nie ma żadnych skrupułów. To jest ścierwo ludzkie. No, albo w Welesowi, co mówił, kurwa, kiedyś. Weles pytał, ale Weles jak śmiecia traktuje. Wiem, kurwa. Też ale to jest ścierwo ludzkie. Weles pytał, przecież jak on kiedyś... by wiedział, nywa, przecież jak on by wiedział, nie, że to taki znajomy Eros z Zielakiem, nie, miał dostęp do twojego konta Nymfy, nie, na GM, na Rawi, nie? To do niego miał Zielak i taki Ero, nie, dostęp. I normalnie oni przenieśli sobie itemy z Rawi, jak była fuzja na Rawie 2 i na Allegro jechali, nie? On tyle tak przez nich pieniędzy stracił, że on by chyba wyszedł z siebie, a ty byś... A to dlatego na ziemi jest twój, na postaci miałam no już w dupie z tym Rawi. A to nic, oni przecież porobili itemy, chyba z 40 kont sobie przenieśli, zapłacili za to, za konto 5 dych, nie? Ale mieli tyle itemów już na Rawi 2, jak była fuzja? To od razu się na Allegro, na Allegro wyprzyli serwer. Welesa też mi żal, no ale Weles też tam zarobił dzięki niej, więc Weles nic nie zrobił. No tam. Ale to się wiem, Welesa wpierał. Masz do szkoły nie chodzić, kurwa, tylko zapierdalać na serwerze. Przecież on też depresję miał, kurwa, przez tego kretynia. On jest dopięty, kurwa. Ale stary, Weles dlatego, się dopytał... Dlatego mu się nie podobało, bo on ze mną nie mógł manipulować, to mu się nie podobało, że tak, go totalnie od razu wrogiem jest osoba, która nie da się manipulować. On Weles do niego, jesteś z Nymfą nadal, to on pisał, tak, no rucham ją, ale już mi się nudzi, jestem bogaty, teraz to chcę ruchać wszystkie, XD. Debil. A, jeszcze na dokładkę mnie, kurwa, Wenerykiem pod koniec ciąży zaraził, bo na Rich pojechał się jebać, kurwa, dzień w dzień z inną. Tam ciąży było w porządku.